Być może ma to sens. Bóg sprawdza go, Mojżesza, tutaj. Ponieważ Bóg doświadczał też cały swój naród na pustyni, pouczał, próbował go, żeby uformować z tych ludzi jakiś naród przyjaciół. Nie ze wszystkimi się udało. Przyjaźń bowiem nie staje się dojrzała po deklaracji, ale po licznych doświadczeniach. A jak wiemy, prawdziwych przyjaciół poznaje się raczej w biedzie niż w powodzeniu. To też Bóg tych, których chce zbliżyć do siebie, przez jakiś czas czasem traktuje dość trudno, jakby się w ogóle nim nie opiekował. Nawet jakby był wrogiem tego człowieka. Bo co? Bo prawdziwy przyjaciel Boga będzie wielbił Boga mimo braku nawet znaków opieki. Fałszywy przyjaciel zbuntuje się i zerwie przyjaźń w momencie, kiedy skończą się dotacje, że tak powiem, z nieba, nie? Wielu ludzi kocha Boga, dopóki jest On gwarantem ich powodzenia. W chwili nieszczęścia, cierpienia, niepowodzenia mówi, ja to ja nie wierzę w Pana Boga, nie wierzę i koniec. Nagle się ujawnia ateizm. Popatrzmy na Hioba. Mimo tego, że stracił majątek, stracił wszystkie dzieci, nikt nie umiał nawet go usprawiedliwić, przyjaciele są przeciwko niemu, żona go wyzywa, nie, a on nie przeklął Boga. Swoje życie przeklinał, a Boga nie. Tak był wypróbowany. Któż z nas po utracie ojca, matki, nie wiem, dzieci, męża, żony, całego majątku i jeszcze trąd by się nam pojawił na skórze, czy wtedy dalej bylibyśmy przyjaciółmi Boga?